Witamy. Witamy. Jacku, kto nam przyzna azyl? Nie wiem. Może nie powinniśmy szukać azylu na tej planecie, bo widzisz, teraz loty w kosmos są takie przecież popularne. Życie chcą na Marsie zakładać. Elon Musk odpowiada na pytania o kolonizacji Księżyca. Warto się zapoznać z tym tematem, jako że kabarety już nie pełnią roli rozśmieszacza. To patrzenie na Elona Muska i jego odpowiedzi dają wiele radości. To jest naprawdę świetna komedia, bo ten facet jest podstawiony moim zdaniem i nawet nie wie, jak ma odpowiadać. To, co zobaczyłem, powiem ci, naprawdę mnie rozbawiło. To jest jakiś, kurde, wypad komuś. Słoinki się urwał i potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytanie. A coś więcej? Bo wiesz, akurat przegapiłem występy kabaretu Muska. Znaczy... Słuchaj, no gdyby dało się to zacytować, ale to są nawet nierównoważniki zdań. Ten facet stworzył technologię samochodów, które biją wszelkie rekordy, chwali się mnóstwem pieniędzy, wysyła na niską orbitę jakieś swoje te urządzenie, przy założeniu, że to istnieje, prawda? I nie potrafi na konferencji prasowej odpowiedzieć na podstawowe pytania, no to nie da się go nawet zacytować. No to jest tak durne po prostu. No. Będę musiał prześledzić, ale zachęcam. Ale wróćmy teraz do po pierwsze, komu? To jest ta grupa, która nie chce się poddać eksperymentalnemu preparatowi chemiczno-genetycznemu. Już miałem dokończyć eksterminacji. Ale w związku z tym, że bardzo dużo tak zwanych VIP-ów chce jednak, żebyśmy się zakleszczowali, zaszczypali, czyli jak to tam nazwać, to następuje w tej chwili to, co widać ewidentnie. Że powinniśmy się zakleszczyć. Zakleszczyć. I generalnie przynajmniej jakaś radość z tego wynika. Ja przynajmniej mogę już sformułować wniosek, który często jest już spotykany w sieci, że następuje pewna dyskryminacja tej grupy, która tych preparatów nie chce przyjąć z różnych względów, prawda? I teraz, jeśli wrócimy do historii, to historia jest powszechnie znana, prawda? Że najpierw jest dyskryminacja, potem jest znakowanie, potem jest gettowanie. Myślę, że ten schemat nie przejdzie, bo on byłby zbyt oczywisty. No getta już mamy, wielkie miasta to są przygotowane na zamknięcia, to tak, ale myślę, że jednak nie pójdą tak grubo, bo to będzie troszeczkę inaczej zrobione, bo no i ludzie jeszcze pamiętają, a to niedobrze by było, gdyby nagle oni zostali napiętnowani, że taką politykę stosują, myślę, że będzie inaczej, ale znakowanie jest bardzo prawdopodobne. No, jak się odniesiemy, wiesz, do tych wiadomości na temat lucyferazy, no to znakowanie jest oczywiste i będzie nam się kojarzyło z słowami zawartymi w Apokalipsie tak zwanego świętego Jana, gdzie ten, kto nie ma znamienia, nie może sprzedać ani kupić. I teraz, czy wejdzie do sklepu, czy nie wejdzie do sklepu, prawda? Czy będzie mógł dostarczyć towar, czy nie będzie mógł dostarczyć. No i otrzymuje to znamie na rękę lub na czoło. No to na rękę, no to jest oczywiste, no bo taki, załóżmy, wizjoner, patrząc na to, tutaj na rękę dostawał znamie, prawda? Wcześniej kojarzyliśmy to z tym chipem RFID. No teraz możemy zmienić zdanie, bo sytuacja jest jakaś dynamiczna i trudno powiedzieć, co taki wizjoner miał na myśli i co widział w tej swojej wizji. Z drugiej strony tajemnicze czoło też w tym układzie objawia się w tej chwili, odsłania się w ostatnich miesiącach, no bo Elon Musk zaplanował, że będzie tutaj wszczepiany taki mikrochip, żeby ułatwić posługiwanie się Smart City, tak? Samochodami, urządzeniami, komputerami, różnymi, młynkiem do kawy. Czyli tam, gdzie podąża twoja uwaga, tam od razu cię skanuje ta wiązka, tak? Ale jeszcze ciekawsze jest to, że bo widzisz, ludzie idą się zakleszczyć, zaszczypać po to, nie po to, z powodu
strachu przed śmiercią, tak? No bo ktoś im wpoił, że jak tego nie zrobią, to umrą. A ci, którzy zwolennicy niezaszczepienia z kolei, nie boją się tych wiadomości, stoją w swojej odwadze i teraz przyrównajmy to również do słów biblijnych. Ci, co boją się stracić swoje życie, stracą je. Ci, co chcą zachować, chyba w oryginalnym tekście było, ci, co chcą zachować swoje życie, stracą je. A ci, którzy nie, to przeżyją. No i mamy jak na dłoni w tej chwili, bez żadnego wchodzenia w mitologizację tekstu, prosto, czarno na białym napisane, jak będzie. Więc wnioskujcie sami. Chrześcijanie i niechrześcijanie, przecież to nie była w ogóle księga chrześcijańska. Wiesz co, wracając do stygmatyzacji, ja tak zastanawiałem się, to najwygodniej, bo widać ewidentnie, że przynajmniej na tym pierwszym etapie nastąpi tak zwane bonusowanie, czy profitowanie, to profity są, tak? Tak, profity. Jakby języka polskiego nie było. Tak, profitowanie tych grup, które jakby są zakleszczone, to w takim układzie, żeby łatwiej można było zantagonizować te strony, bo to wiesz, w tej chwili będą paszporty najprawdopodobniej papierkowe, potem może jakieś tam chipowe, no zobaczymy. No Telefoniczne, smartfonowe. Tak, w takim kierunku to idzie. No wiesz, ja jestem zwolennikiem prostych rozwiązań, najzwyczajniej na czole ci, którzy nie mają po prostu taką tarczę. No, na przykład. Proste, łatwe, wygodnie. Gwiazdą byłoby trochę ciężko, nie, bo gwiazda się źle kojarzy. Ale ta tarcza byłaby niezła, przynajmniej łatwo by było zobaczyć, kto jest na celowniku. Ale wracając do azylu. W związku z tym, że widać ewidentnie, że następuje kolejny podział społeczeństwa pomiędzy tymi, którzy będą zaznaczeni, albo nie zaznaczeni, albo zaznaczeni w inny sposób, i będą się odróżniały te grupy, będą bardzo mocno antagonizowane, bo profity, benefity będą widoczne, to ci, którzy zrezygnują z tych profitów, no, będą stanowić jakąś grupę no, dyskryminowaną. Więc żeby jakoś ich wyłapać razem, to jakaś enklawa, getta raczej nie przejdą. Więc ja pomyślałem o formie azylu. Mhm. Czy znalazłoby się jakieś takie państwo, miejsce na świecie, które by przyjęło tych ludzi, bo ich sporo będzie. Wiesz co, zrobiłem taki mały przegląd i okazało się, że różnie podchodzą różne kraje do tego. Ja akurat w ciągu jednego 15 minut znalazłem po prostu. Mianowicie jest taki przykład jak Filipiny. Tam jest taki słynny prezydent Rodrigo Duarte. Nie, może źle, ale wszyscy go znają. Duterte. On powiedział, że zamknie do więzienia wszystkich obywateli tego kraju, którzy odmówią przyjęcia szczypawki przeciwko. Proszę. No, raczej oni azylu nie dla mnie dadzą. Będą mieli azyl, dach nad głową i michę za darmo. Tu mam kolejny Singapur, który w tej chwili twierdzi, że będzie koronkę traktował jak grypę, ale oni mają obostrzenia przy wjeździe, wiesz, dosyć mocne i tutaj radził sobie, wprowadzając ścisłe kontrole graniczne po przyjeździe z większości krajów. Czyli skoro tam jest kontrola, to chyba też nie będzie przyjazny dla tych, którzy się... No, to nie znajdziemy tam. To nie znajdziemy. Najbardziej mi się spodobała i chyba tobie też podejście króla Butanu. Tak, król propan Butanu jeździ siada na koniu. Konia, idzie pieszo i odwiedza tych wszystkich swoich ludzi. Jest, powiem ci, coś fajnego w tej informacji, bo my wydajemy nasze pieniądze podatkowe, które też właściwie są wirtualne, na limuzyny jakieś tam kupujemy, piękne i drogie samochody. Może wartałoby zamienić ten zwyczaj na stajnie bądź co bądź polskich koni popularnych w świecie. Jednocześnie by była ta popularyzacja rozszerzona, a z drugiej strony jakżeby to pięknie wyglądało, gdyby na przykład pan prezes Kaczyński na koniu. Trzeba by było oczywiście wielkością tego konia jakoś dopasować, ale sądzę, że są takie. Chociaż koń polski sam w sobie nie jest małym zwierzęciem.
I z flagą przytroczoną do siodła, być może jakieś dwa kolty z boku, kapelutek odpowiedniej także wielkości Ja ci zacytuję. Ubrany w tradycyjny hutański strój z plecakiem i czapką z daszkiem, 40-letni monarcha od 14 miesięcy kontynuuje podróż pieszo, na koniu lub samochodem do odległych wiosek. On przestrzega. Więc co? Więc ja nie wiem, czy jeśli taka wizyta... Co za czujny i uważny władca. Chodzi i ostrzega. Rozmawia z tymi wszystkimi tak. swoimi poddanymi. A wielu ich jest, tam nie sprawdziliśmy tego, nie? Ja tu piszę tak, nie, może znajdziemy. Gdy król podróżuje i sam puka do drzwi domów swoich obywateli, by osobiście poinformować ich o pandemii, jego skromne słowa są respektowane i traktowane bardzo poważnie. Obecność jego królewskiej mości daje o wiele mocniejszy przekaz niż zwykłe publikacje rządowe, tłumaczy premier góralskiego państwa Lothar Czering, ale ja to nie będę tego... No po prostu śmierć Komiwo Jażera. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić na gruncie polskim, chociaż byłoby naprawdę zabawnie wtedy, bo ta promocja tak czy siak istnieje, no bo kiedyś już żeśmy mówili o tym, że reklamy są szczepień, zatrudniani są wielcy, to znaczy popularni ludzie, tak? Weterani różnego rodzaju. Później mieliśmy komentarze takie, że aktorzy, teraz sportowcy, bo powstały takie billboardy ostatnia prosta i oni z tym palcem takim ostatnia prosta. No oczywiście, jak mówią do nas pełnym tekstem. Jeżeli się zaszczepić, to jesteś na ostatniej prostej. Kłopot tylko w tym, że ta reklama nie zawiera, co na końcu tej prostej jest. Widzisz, bo tam Może być na przykład równie dobrze dół. Jacek, z drugiej strony plakatu jest CDN, 3 kropeczki i tam widać, co jest na końcu tej prostej. Ale teraz powróćmy... Ale żeby małysz... No cóż... No to tak... Taki skromny i tak polubiły go różne społeczeństwa, sportowcy, to znaczy ci, którzy przyglądają się sportom i później on się stał również postacią reklamową, bo tam Niemcy naśladowali go i jedli banany, żeby skakać tak jak Małysz. No to teraz Niemcy może się przyglądają Małyszowi i powstanie reklama. Małysz się zaszczepił, dlatego tak daleko skacze, bo jest na ostatniej prostej. Może i tak. Może tutaj jest sens. Dobrze, wróćmy do generalnie z tak weryfikacji, bo to mówię, ja naprawdę przejrzałem 15 minut przed programem, bo gdzieś tam mi wpadło, może coś znajdę i ni stąd, ni zowąd nagle w tych newsach pojawiły się jakieś Butany i jakieś inne państwa. Jeśli chodzi o Europę, to ja nie zauważyłem, żeby był jakiś kraj, który byłby przychylny dla tych właśnie niepokornych. Cypr. A ja zauważyłem. Na Cypr można jechać. Ale to samochodem chyba. Nie wiem jak z liniami lotniczymi, ale na Cyprze nie ma czegoś takiego. I zdaje się Chorwacja jest. Nie, tak. Chorwacja nie. Chorwacja. Tak, możesz pojechać do... nie będąc taki i taki, ale najprawdopodobniej, niedawno rozmawiałem ze znajomym, mówi, ale Robert, jak to wygląda z kwestią, czy nie musisz, bo tak, jeśli jedziesz samochodem, to akurat mam przesprawdzone, jeśli chodzi o Szwajcarię, wielokrotnie syn mojego znajomego jeździł ostatnio, bo tam po prostu pracuje i mówi, jeszcze na kontroli żadnej nie miał, czyli od Polski poprzez Czechy, Niemcy, pewno Austrię, albo tam zależy z której strony, to można przejechać, jeśli się jest w Schengen. No poza Schengen może być pewien problem, no i kwestia potem samolotów. No bo jeśli chodzi o samoloty, to przynajmniej z tego, co nam dochodzą informacje, raczej ciężko bez jakichś tam badań, czy to analnych, czy też gardłowych. No wiesz, to są różne. Słyszałeś tak, te technologie? Tak. Generalnie też mnie zastanawia ciekawostka taka. Dlaczego oni potrzebują penetracji? To znaczy, my wiemy, dlaczego potrzebują tej penetracji i te podejrzenia są rozwiewane przez różne eksperymenty. Czy byłeś do tej pory penetrowany? Nie byłem penetrowany. Ja nie mam skłonności. Ja się też nie poddałem penetracji. Więc jestem tutaj dziewicą, znaczy dziewicem. Dziewicem jesteś, bo
widzisz, skoro pobiera się taki niegroźny wymaz, powiedzmy najmniej kontrowersyjna metoda pobierania wymazu z policzka, dlaczego nie wystarczy im nasza ślina? No tak zwyczajnie nacharkać. Tak, nie, nawet szkiełko Petriego, czy jakaś zlewka, w sensie chemiczny z taki słoiczek, czy próbówka. Dlaczego nie? Dlaczego oni chcą nam przekraczać barierę naszego ciała? Ja się nie zgadzam, bo to jest gwałt. A już w przypadku tych doświadczeń analnych, no to już kompletnie nie. Właściwie to kiszka stolcowa powinna działać w jedną stronę. Ja się dziwię, że niektórzy wykorzystują ją w drugą stronę, gdzie można znaleźć wyjątek, oczywiście przy leczeniu czopkami, no ale to jest sprawa wyjątkowa, natomiast kwestia jest dla mnie co najmniej obrzydliwa. Z tego, co pamiętam, i tutaj bardzo bym prosił naszych uważnych widzów, bo nie jesteśmy aż tak bardzo dobrze przygotowani, bo nie spenetrowaliśmy całego świata, jeśli chodzi o możliwości azylowe, to kilka stanów w Stanach Zjednoczonych no właściwie zaprogramowało, że tam jest całkiem dobra strefa dla takich ludzi nieszczepionych. Czy to jest prawda, czy nie? W Arizonie, gdzieś pewnie na pustyni, jakiś Nowy Meksyk, czy coś. Ale to już prosiłbym, żeby widzowie gdzieś tam opowiadali, bo my szukamy takowego miejsca. Czy w ogóle jest? Na pewno nie w Australii? No nie. No w Chinach, to patrząc się na to, jak oni podchodzą, to tam rzeczywiście możesz być bardzo szybko spacyfikowany. Tak, tam już jest nowy świat. Tam jest nowy świat. Pomimo, że tam jest bogato, to jednak oni drastycznie podchodzą do takich właśnie ludzi, a jednak oni nie mają jeszcze w sobie tej dawki, przynajmniej ta grupa. Szukamy podpowiedzi, miejsca na azyl, bo jeśli chodzi o Polskę, to co? Czy jest taka szansa, czy nie? No, to zrobiliśmy kiedyś programy o autonomiach. W tym zrobiliśmy, ja zrobiłem, pojechałem do autonomii Osówek w Szczecinku i okazuje się, że te autonomie działają. Teraz są budowane wioski różne, prawda? Niekoniecznie słowiańskie, niekoniecznie to musi się tak nazywać. Albo może się tak nazywać, to jest nieistotne, ale tego typu enklawy są budowane i wygląda na to, że jest to jedna z metod, która przez jakiś czas będzie działać. Jak długo, ja nie mam pojęcia, nie wiem, ale tak, bo system będzie chciał mieć wszystkie dane o tych, którzy są, którzy nie są, prawda? Będzie chciał, jak wspomnieliśmy, także spenetrować towarzystwo alternatywne w jakiś sposób, no a jedyną możliwością, żeby takiej penetracji się nie poddać, w tym także informacyjnej, no, jest ogłoszenie się żywym człowiekiem, ponieważ oni mają podstawy prawne jedynie w stosunku do obywatela. No i to może być pomocne, ale ponieważ wszyscy, którzy to robią, to są ZHP-owcy, czyli prekursorzy, to są tacy pionierzy, no to nie ma tego jeszcze do końca stestowanego. No, i tak niestety pionierstwo jest skazane na to, że przeciera ścieżki. Co będzie? Zobaczymy. System będzie się zachowywał, że tak powiem, jak dzik w starych zamkach. Mhm. Wiesz co dziki robią w starych zamkach? Pewno penetrują lochy. No i oni też będą tak robić, a my będziemy stwarzać ku temu opór, więc będziemy jakieś manewry wymijające robić, do czego akurat w Polsce jesteśmy dość dobrze przyzwyczajeni przez setki lat i przez wiele pokoleń. Jesteśmy wręcz mistrzami uników, więc tymczasem, póki daje nam możliwość chociażby prawo, w którym jest mnóstwo błędów, niedociągnięć i wykluczeń, to trzeba te uniki stosować i tyle. A propos penetracji i loch, to wiesz doskonale, że w żargonie młodzieżowym w tej chwili na taką dziewczynę mówi się świnia. O, czyli taki rodzaj odczłowieczenia wszedł jako wirus do młodych umysłów. Zachęcam cię do obejrzenia i widzów, jeśli nie znają tego... To jest niezwykle przykra i smutna wiadomość. Tego kabaretu Limo, kiedy właśnie mamy zderzenie starszego pokolenia i młodego pokolenia,
kiedy starsze pokolenie, myśląc świnia, mówi o świni, gdzie chwali się, że nawet 7 obrabiał. A młodzi oczywiście zdziwieni, byli zaskoczeni, że jak to dziadku, ty potrafiłeś takie rzeczy. Naprawdę spróbuję zalinkować to, bo to jest naprawdę niezwykły kawałek. Jak puściłem znajomemu, który akurat jest z środowisk wiejskich, to miał taki ubaw, że w głowie się nie mieści, bo doskonale rozumiał, co ten starszy... Wiesz co, rozmawiamy o kabarecie, ale jak przestaniemy rozmawiać o kabarecie, a zaczniemy rozmawiać o tym, co tak naprawdę dzieje się z naszą młodzieżą, to staje się to niezwykle smutne, jak proces odczłowieczania istnieje już w młodych umysłach. Więc czy my jesteśmy dinozaurami, czy oglądający nas też są dinozaurami i my wymrzemy i zostawimy te pokolenia, które myślą tymi kategoriami właśnie nieludzkimi, to społeczeństwo jest... jeżeli pozostawimy to tak bez interwencji, skazane na wymarcie. Bo wtedy nieważne jest, czy świnia, czy krowa, jak sama nazwa wskazuje, kow idę, czyli identyfikowanie jakiejś tam krowy, bydła, to będzie naturalne i oczywiste, że nikomu nawet nie przyjdzie do głowy jakiś żal, jakieś pochylenie się nad losem ludzkości. Tam nie ma tych myśli. Nie została zaszczepiona. Edukacja do wyrzucenia. Wróćmy do tego azylu. Na razie spenetrowaliśmy świat, została nam ta Polska. Mówiłeś o małych enklawach autonomicznych. A ja się zastanawiałem, czy w związku z tym, że Polacy są bardzo niepokornym narodem, i z różnych informacji z internetu wychodzi, że 30, 40, a może nawet 50% społeczeństwa nie ma zamiaru się zakleszczyć. Czy to oznacza, że jest pewne prawdopodobieństwo, żebyśmy, nie wiem, zrobili ściepę narodową i wykupili po prostu sobie jedno albo dwa województwa i stworzyli tam taką autonomię dla tych niezakleszczonych? Ja bym poszedł dalej. Zapytałbym, od kogo mielibyśmy to kupić. Przede wszystkim nasz rząd jest nielegalny. Trzecia Rzeczpospolita jest nielegalna. Poprzednik Trzeciej Rzeczpospolitej, czyli twór przejściowy Polska Ludowa, też była nielegalna. Od kogo mielibyśmy kupić tę ziemię? My jesteśmy tutaj ludem rdzennym i ona należy do nas. Tak, tak, tylko widzisz, jeśli w ludzie rdzennym jest część populacji, która chce korzystać z benefitów i ona, jak to się mówi, lubi być penetrowana, oraz grupa, która ewidentnie stanowi przeciwwagę, drugi biegun, to rozwarstwienie, ono jest bardzo widoczne, będzie coraz bardziej widoczne, więc może zamiast getta po prostu zróbmy dyskusję. Jest kilka partii albo polityków, którzy są takimi politykami, powiedziałbym, tak zwanymi opozycyjnymi. Według mnie podniesienie tego tematu, że skoro dzielicie, to zróbmy podział dosłowny. No i których widzisz w tej dyskusji? Wiesz, bo ja nie bardzo widzę tutaj partnera do dyskusji. Więc są zwolennicy tych polityków, więc oni powinni zadać im pytania. Skoro są tacy opozycyjni, tak głośno krzyczą, to pora w końcu ściągnąć spodnie, pokazać majtki i wziąć się do roboty i zacząć głośno na ten temat mówić. No bo, wiesz, to jest tak. Cisną, my nic. Cisną, my nic. W końcu już nie będzie kogo cisnąć, bo już będziemy zaciśnięci. Więc podnieśmy ten temat, skoro tak chcecie i jesteśmy tak niepotrzebni, to być może znajdzie się taka grupa, która powie, nie musimy latać, nie musimy się benefitować, ale po prostu już mamy... Już się znajduje taka grupa. Tak. Ja na przykład... Tak, tylko że uważam, że niepotrzebnie. Ciągle jest to pojedyncza jakaś tam grupa, która się za bardzo nie rozpoznaje, bo nie mamy ciągle jeszcze tych tarcz szczelniczych na głowach, więc jeszcze się nie rozpoznajemy, no bo ciężko, czy to jesteś taki, czy owaki. A to jest moim zdaniem w tej chwili najbardziej istotny podział mówiący o tym, czy ktoś pozwala na penetrację, czy też nie pozwala. No bo to jest... No i zamykamy taką granicę. Powiedzmy, mówiłeś jedno czy dwa województwa, czy może pół Polski, skoro rozkłada się to mniej więcej po połowie. To są na razie oczywiście teoretyczne dywagacje, ale taki podział następuje. On jest pomieszany w bloku, w domu, w rodzinie.
No bo ja o tym wiem doskonale, że jedni są tacy, drudzy tacy, jak przedtem polityka ich dzieliła, to w tej chwili między innymi kleszczowanie ich dosyć mocno dzieli i są sytuacje dramatyczne. Ja mówię, każdy musi podjąć tę decyzję według własnego sumienia, bo nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest cień prawdy, czy nie ma. Czy będzie taka sytuacja, że kolejna mutacja rzeczywiście będzie taka i ci, którzy będą, to inaczej to przeżyją. Ja osobiście do tej pory się nie dałem spenetrować, zakleszczyć i eksperymentu na sobie nie mam zamiaru przeprowadzać, ale nigdy nie mów nigdy, bo być może taka sytuacja będzie łapanka i się zakleszczą po prostu. Albo będą chodzić po domach, zwłaszcza, że naczelny wódz naszego królestwa, i nie mówię tutaj o Sanjayi, już otwarcie na jakichś tam spotkaniach wyjazdowych, zlotach swoich harcerzyków, mówi o tym, czy rozważa taką opcję, żeby wprowadzić przymus. Jeżeli na przykład na Filipinach taki kolejny Che Guevara tam wprowadza więzienie dla tych, co nie chcą, to dlaczego by nie? No tutaj mamy przykład, na Filipinach przeszło, no to taki chory umysł, który by zdecydował o tym, weźmie stamtąd przykład. On będzie brał najgorsze przykłady, bo jak wiadomo, i jest to oczywiste, nie tylko w obiegowej opinii, ale w opinii psychologii, jako nauki ścisłej, no może nie ścisłej, ale nauki, która jest akademicką nauką, najwyższy udział procentowy szaleńców, psychopatów ma grupa zawodowa, jeśli w ogóle można potraktować to jako zawód, oczywiście polityków. Więc oni są na tyle szaleni, że będą pobierać najbardziej szalone pomysły i sprawdzać, czy te próby w różnych częściach świata wychodzą, czy nie, jaki jest opór, no i co najwyżej policzą, ile ten opór kosztuje. Znaczy wiesz, wiadomo, że politycy są w bardzo trudnej sytuacji, bo... Są w trudnej sytuacji od dzieciństwa. Może nie od dzieciństwa, ale jak od to wczesnej nie? Ojciec się wyparł niektórych... Od wczesnej młodości, kiedy już są zakwalifikowani na polityka, są zbierane haki, są robione zdjęcia, filmy, nagrania i żeby marionetki odpowiednio chodziły, no to bodźce muszą być. I w tej chwili, patrząc się na zachowanie całego świata, wygląda na to, że to jest rzeczywiście prawdziwa, nie teoria spiskowa, tylko to jest prawdziwy real, dlatego że jeśli wszyscy tańczą w rytm tej fujarki, gdzie ktoś sobie wsadził do buzi przedmiot i wygrywa obłędny taniec, nie powiem śmierci, no ale właściwie tak. No właściwie tak. Właściwie tak i ten, to chyba z myszami, kto szedł za... Szczurołap, czyli ten szczuro... Smotry mienia w głaza. Hipnotyzer tak, całego tego towarzystwa. Wielki hipnotyzer, mając odpowiednią fujarkę, biorąc ją w usta, no spowodował, że cały świat no, w tym obłędnym tańcu idzie. No bo my moglibyśmy szukamy... zamienić tutaj inny instrument perkusyjny albo chociaż akordeon, bo branie fujarki do ust może się źle skojarzyć i nam cofną w ogóle program za propagowanie treści seksualnych za chwilę. Cały czas pieprzymy bez sensu. Tak czy siak, żyjemy w obłędzie, w który do tej pory objawiał się jednostkowo, a w tej chwili objawia się społecznie. I ten obłęd prędzej czy później się skończy. Skończy się tak lub siak, albo śmiercią, albo likwidacją, eksterminacją, holokaustem. Takich przykładów na mniejszych wydarzeniach mieliśmy mnóstwo. A teraz mamy powtórkę z rozrywki, tyle tylko, że taniej, bo wcześniej, żeby móc pomniejszyć trochę stado, trzeba było ich zmusić do walki, a w tej chwili już nie, wystarczy ich zachęcić, prawda? Tak, i teraz wiesz, mówiąc o tych okręgach autonomicznych albo miejscach właśnie dla azylantów, na świecie, no chyba, że ktoś tam wynajdzie jakieś takie miejsce przyjazne, ale raczej mam duże wątpliwości. Może jakaś prowincja albo stan w Stanach, ale nie słyszałem na świecie, żeby ktoś bardzo otwartymi rękoma przyjmował. Być może tak. No trzeba byłoby... poszukać takiego kraju, gdzie rządzi lud. To było... No i jest Grenlandia i Antarktyda. Tam ewidentnie. Co prawda oni mają, wiesz, takie spartańskie, chłodne wychowanie, ale nie jest najgorzej. Tak, tak.
się może przekładać na chłód uczuciowy, chociaż to mi akurat by bardzo pasowało. Jeśli chodzi teraz o ten nasz rejon, to jest bardzo realna propozycja i bardzo, powiedziałbym, konkretna. Ja uważam, że powinniśmy zacząć głośno mówić o takim supergetcie, czyli o okręgu autonomicznym, być może nawet o zbiórce publicznej nawyków. Niech się zgłosi właściciel, pokaże papiery. No bo Jacek, w tym tyglu gadamy. W jakim języku ten list ofertowy napisać? Widzisz w jakim języku? No nie widzę. No dobrze. I tutaj myślę, że zostawimy widzów z tymi przemyśleniami, bo czy w końcu widać coś do cholery na zakręcie? Nie, coś musi być do cholery na zakręcie, jak to było w tej piosence Alternatywy 4, tak? Nie znam tej piosenki, nie pamiętam. Ale film był taki. Pamiętam cholery z zakrętem, coś takiego, nie? Ciekaw jestem, jak to za tym zakrętem będzie. Natomiast ja bym zacytował inną kwestię z filmu. Idźmy na wschód, tam musi być życie. Oj, żeby wschód tam nie przyszedł do nas, bo wtedy zobaczymy. Tam też są ludzie, tam jest sporo ludzi. Tak, i tylko sporo naszych ludzi. To niekoniecznie musi tak być. Tylko ja nie wiem, na jaki wschód się patrzysz. Wiesz co, wróćmy do zagadnienia podstawowego. Ludzie w strachu dają się kierować przez jednostki wyposażone w jakiś aparat lub narzędzie przymusu, czego przykładem są podniesione ręce na karkach dziesiątek, setek ludzi prowadzonych przez jednego karabiniera jakiegoś, który trzyma jakiś karabin, niekoniecznie nabity. Wszyscy na logikę wiemy, że gdyby ten tłum odwrócił się, to nie wystarczyłoby tych nabojów, prawda? Że nawet jeśli by tam były. W takiej samej sytuacji te zdjęcia są, te filmy są. Można to zobaczyć, jak działa strach. Strach głównie przed śmiercią, bo każdy kalkuluje, a jeżeli mnie dosięgnie ten pocisk, jest nas, załóżmy, 100 osób. W magazynku jest, nie wiem, bo ja się na broni nie znam, nigdy mnie to nie interesowało, ale powiedzmy 6, czy 12, czy 30 pocisków, no to 70% przeżyje, jeśli przy założeniu, że wszystkie będą trafne i że nie przerwiemy tego strzelania. Całe społeczeństwo globalne jest dokładnie w tej samej sytuacji. To jest kilka tysięcy osób, które są gotowe tym karabinem prowadzić wielomiliardowe społeczeństwo. Oni nie mają kompletnie żadnych szans. W tej chwili ich bronią jest nasze posłuszeństwo. Media i strach. Tak, media i strach. I w wyniku tego posłuszeństwo. Dokładnie. Więc jeżeli to my na to zagadnienie popatrzymy w ten sposób i z powrotem zrobimy kalkulację szans i zagrożeń, to okazuje się, że świat możemy uwolnić w ciągu jednej nocy. Warunkiem jest oczywiście uwolnienie się od strachu. Wiem, że to jest trudne. Wiem, że słucha nas, powiedzmy, maksymalnie 10-15 tysięcy osób. Wiem, że mamy subskrypcję 88 z haczykiem. I że to jest za mało. I wiem o tych wszystkich o tych ograniczeniach i o tych zasięgach, ale te zasięgi są razy ileś tam takich osób z takimi przekonaniami jak my. Może należy wręcz, bardzo ryzykuję w tej chwili tym twierdzeniem, ale może należy poczekać te 2-3 lata według dyrektora Pfizera i tego noblisty, aż ta część, która nie nadaje się do tworzenia świata, rzeczywiście z tego świata odejdzie. Jaki my mamy wpływ na to? Nie możemy ich zachęcić, nie możemy ich zniechęcić. Oni wybierają swoją własną drogę. Przecież jest mnóstwo ludzi, którzy deklarowali, ja też mam takie rozmowy, deklarowali, że ja nie. Ja tu sobie nic nie dam wstrzyknąć, żadnych eksperymentów i tak dalej. No ale w tej chwili są wakacje, ja chcę jechać do Egiptu. Więc ja poświęcę za te pieprzone 2 tygodnie. Ale to już jest temat z następnego odcinka. A, no dobra. Więc skończmy. Kończ właśnie. Ja wiem, że jestem ten zły, ale no tak mam... Dobra. Nie męczmy ludzi naszymi dywagacjami.
i dajmy im chwilę odpocząć i zachęcamy do kolejnego odcinka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.